Drodzy widzowie, mamy nowych kapłanów. Księże biskupie, czego ksiądz biskup życzyłby nowo wyświęconym kapłanom? Już te życzenia złożyłem w seminarium, aby wzrastali duchowo, patrząc na średnią wzrostu, ale chodzi oczywiście o ten wzrost duchowy. Myślę, że jeżeli podglebie jest trudne, to ono jest bardzo jednak owocne dla kapłaństwa i widzimy to w przypadku wielu świętych kapłanów, którzy niezależnie od warunków zewnętrznych, czasem bardzo trudnych, skomplikowanych, potrafili osiągnąć wielkość i realizować pięknie dar życia kapłańskiego w świętości. Patron tego rocznika, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, jest doskonałym dowodem tego, że mimo braku zdrowia, mimo braku innych jeszcze możliwości rozwoju, jednak zjednoczony z Bogiem, wierny Bogu i człowiekowi, dokonał tak wielkich zmian w naszym życiu duchowym, ale także w życiu Kościoła i naszej Ojczyzny. Co czułeś, gdy ksiądz biskup nakładał na ciebie ręce? Niedowierzanie, że ten moment już nastąpił i na pewno taką wielką radość. Radość z tego momentu, radość z Bożego wybrania, z powołania do bycia kapłanem. A czego życzysz sobie na nowej drodze życia? Przede wszystkim myślę tego, żeby być świętym kapłanem, kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest chyba takie jedno podstawowe pragnienie, właśnie służenia Bogu i drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda mi się to zrealizować. Cała redakcja Synaj TV życzy nowo wyświęconym kapłanom, aby byli kapłanami na wzór Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże!